Myślę, że wielu naszych widzów czeka na te rozmowy, bo będziemy rozmawiali o czymś, co dla wielu osób jest marzeniem, niestety niedoścignionym. Czyli o mieszkaniach, o własnym M, o własnym koncie do życia. Bardzo ciekawe ustalenia z serwisu właśnie Rynek Pierwotny.pl. Rzeczpospolita o tym pisała, że na zakup 55-metrowego mieszkania w Warszawie trzeba przeznaczyć już 92 średnie pensje brutto. W stolicy. Ja jeszcze przypomnę, że ta średnia, o której my mówimy w tym konkretnie zestawieniu, to jest 8190 zł brutto. I teraz Państwo, pijąc sobie poranną kawę, myślą, powariowali, no tak po prostu się no, nie da. Wydaje mi się, że o wiele ciekawszym wskaźnikiem, który obrazuje jakby problem niskiej dostępności mieszkań, są dane Eurostatu, które wskazują, jaki procent młodych ludzi, młodych dorosłych ludzi, dodajmy, w wieku między 25 a 34 lata, czyli już po studiach, już pracujących, mieszka w dalszym ciągu kątem u rodziców. W Polsce jest to blisko 53%, ponad połowa takich właśnie młodych Polek między i Polaków. Między 25 a 34 rokiem. Dokładnie. I w ciągu ostatnich 10 lat ten odsetek wzrósł o 9 punktów procentowych. Czyli... Ja pamiętam, jak kiedyś mówiło się o tych młodych dorosłych mieszkających u rodziców, ale w kontekście Włoch. Tylko tam zwracało się uwagę na inną rzecz. Względy kulturowe, tak? To znaczy bliskość tej włoskiej mamy i to takie bezpieczeństwo, przynależność do tej rodziny i trudność z rozstaniem się z tą najbliższą rodziną. No ale na drugim biegunie są z kolei kraje skandynawskie, bo tam jest poniżej 10%. Ale co ciekawe, ta niska dostępność mieszkań to nie jest wyłącznie problem Polski. On występuje we wszystkich rozwiniętych krajach na świecie. I nawet ostatnio Parlament Europejski jakąś dyskusję rozpoczął na temat jakichś programów wsparcia mieszkalnictwa, bo to już jest problem, który dotyka właściwie każdego europejskiego kraju. W środę, panie Marku, była ta właśnie dyskusja. Ona dotyczyła właśnie sytuacji mieszkalnictwa w Europie i tam wśród takich postulatów na razie bardzo, bardzo luźnych było zwiększenie w Unii Europejskiej puli przystępnych cenowo mieszkań, w tym socjalnych, oraz walkę z problemem bezdomności. Łatwo powiedzieć. No jak zrobić? To jest pytanie do pana właśnie, no właśnie, do eksperta. Ja powiem tak, nawet rozmawiałem niedawno na ten temat z pewnym samorządowcem, który powiedział, proszę pana, to jest proces, który potrwa kilkadziesiąt lat, zanim osiągniemy taki poziom, jak przykładowo w Austrii, bo często Wiedeń jest takim sztandarowym przykładem, gdzie można zapewnić ludziom mieszkania, tanie mieszkania czynszowe. Ale to jest naprawdę długotrwały problem. Zresztą na ten moment w zasadzie wydaje się, że jedyną opcją jest jednak wspieranie zakupu własnych mieszkań czy domów. Można to robić w różny sposób. I ja się nie zgadzam z taką tezą, że to wspieranie musi automatycznie oznaczać wzrost cen, bo ja przypomnę, obowiązują... No ale w wielu przypadkach, panie Marku, to właśnie tak ale, było. Ale zaraz. Wspieranie zaraz, podwyższenie... Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Cen za metr kwadratowy. Pamięta pan, był taki program Mieszkanie dla Młodych? Tak, oczywiście. I ten program sobie działał i wcale nie było wzrostu cen. To był wzrost na poziomie 1%, a był nawet rok, kiedy średnia spadła o 1%. Dlaczego? Dlatego, że pod wpływem tego programu deweloperzy zaczęli wprowadzać na rynek dużo mieszkań dedykowanych dla takich właśnie klientów kredytowych. Dzięki czemu w efekcie ta średnia cena metra kwadratowego wszystkich mieszkań w ofercie wcale nie rosła. Ubiegły rok to był w ogóle no, koszmar, tak? Dlatego że rząd wprowadził bardzo, podkreślam, bardzo hojny program, którego jeszcze nigdy w historii nie było, w sytuacji dołka podażowego. Bardzo szybko skurczyła się oferta mieszkań, w dodatku tych mieszkań najtańszych, co spowodowało gwałtowny wzrost średniej ceny metra kwadratowego. W tym roku mamy sytuację diametralnie inną. Mamy ogromną podaż mieszkań, szczególnie w pierwszym kwartale. Jak popatrzymy w statystyki GUS, to zobaczymy, że to był najlepszy kwartał w historii rynku deweloperskiego. Tak dużej liczby mieszkań jeszcze nigdy deweloperzy nie zaczęli budować. Tylko problem polega na tym, że to odwlekanie decyzji, bo jaka ta decyzja by nie była, ale żeby ona była, w sprawie nowego programu oczywiście, spowodowało, że z każdym kolejnym miesiącem, kwartałem deweloperzy no, hamowali podaż. A tak samo potencjalni klienci też czekali, tak? No bo jeśli jest informacja, że tam jest jakiś potencjał, prawda, jakiejś nowej polityki, no to wszyscy biorą na wstrzymanie. Klienci biorą na wstrzymanie. Są tacy, którzy oczywiście liczą na spadki cen. Są tacy, którzy no, po prostu czekają na lepsze warunki kredytowe, bo jednak mimo wszystko ta dostępność kredytów nie jest wcale taka dobra. Wszyscy liczyliśmy, że jednak inflacja będzie spadała szybciej. No i są tacy, którzy oczywiście czekają na ten nowy program. I ja się obawiam takiej sytuacji, że za kilkanaście miesięcy, jak te kredyty na warunkach rynkowych staną się
się dostępne, to znowu będziemy mieli dołek podażowy i historia się powtórzy. A skupmy się jeszcze na pierwszym punkcie, o którym pan wspominał, czyli na sytuacji, kiedy liczymy na to, bardzo często artykuły prasowe o tym mówią, kiedy ta bańka, która jest, kiedy będzie taka weryfikacja stanu. Czy pana zdaniem ceny realnie mogą spaść w najbliższych 5 latach? Średnia cena metra kwadratowego, bo na ogół to jest pochodna jakby całego koszyka mieszkań, które są w ofercie. I proszę sobie wyobrazić, że w Warszawie czy Krakowie w tym roku ta średnia się ustabilizowała, dlatego że deweloperzy, jakby licząc na ten wzrost popytu ze strony klientów kredytowych, zaczęli wprowadzać na rynek więcej mieszkań w tym segmencie, nazwijmy to podstawowym czy popularnym, czyli tym stosunkowo z najniższymi cenami. Na przykład Warszawy to są takie dzielnice jak Białołęka na przykład, czy Wawer. Tam dostarczyli dużą pulę mieszkań, która, można powiedzieć, ustabilizowała średnio cenę metra kwadratowego. Natomiast zrobiliśmy taką analizę i jak sobie wziąłem ten cały koszyk mieszkań w ofercie i podzieliłem je na 3 segmenty. Taki podstawowy, czyli 1/4 mieszkań najtańszych, 1/4 najdroższych, którą nazywałem segmentem premium, i po środku to jest ten segment popularny. I teraz co wyszło? Ten segment najtańszych mieszkań zdrożał w tym roku w Warszawie o 15%. O 15% licząc rok do roku, tak? Tak, od grudnia. Do końca września. Natomiast segment mieszkań premium wzrósł o 2% w tym czasie, a ten pośrodku o 8%. Zmierzam do tego, że ceny mieszkań rosną, bo rosną koszty budowy, rosną płace w budownictwie, rosną ceny materiałów. One rosną wolniej oczywiście niż w ubiegłym roku, ale one cały czas rosną. Więc ta poprzeczka cenowa cały czas nieubłaganie idzie w górę. I właśnie w najgorszej sytuacji są ci młodzi, którzy liczą na zakup swojego pierwszego mieszkania, tego tańszego, często właśnie w tych lokalizacjach na obrzeżach miast, bo tam niestety ten wzrost kosztów budowy powoduje najszybszy wzrost cen mieszkań. Te mieszkania najdroższe, przykładowo na Woli. Dzisiaj na warszawskiej Woli, która jest taką można powiedzieć bardzo popularną dzielnicą i deweloperzy tam rzeczywiście budują bardzo dużo mieszkań, w tym roku średnia cena spadła o 1%, tylko że tam średnio już wynosi prawie 27 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Jeżeli deweloperzy nawet zejdą trochę z cenami, to właśnie tych mieszkań najdroższych, a nie tych najtańszych, na które jest największy popyt. Czyli de facto z tej analizy, której panie Marku tutaj dokonuje przy stole w Stajesz Weekend, wynika, że sytuacja będzie się raczej pogarszała i że to te nadzieje na niższe ceny raczej są płonne. No jeśli zwrócimy uwagę na ten, przepraszam za to, na ten najniższy segment, jeśli tam wzrost ceny jest 15%, no to można domniemywać, że szybkiego spadku tutaj nie będzie, a to są najbardziej dostępne mieszkania. Ale ja liczę na to, mówię cenowo. Ale ja liczę równocześnie na to, że deweloperzy będą wprowadzali na rynek więcej takich mieszkań. Właśnie w tych segmentach podstawowym i popularnym, czyli przykładowo w Warszawie niech to będzie 14-15 tysięcy złotych za metr kwadratowy, bo na tej wspomnianej Białęce to jest tak bliżej 14 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Gdyby takich mieszkań wchodziło na rynek więcej, między innymi dzięki takim programom jak ten kredyt na start, który ciągle rząd się nie może zdecydować, no to wtedy byłaby szansa na stabilizację średniej ceny metra kwadratowego i wzrost oferty takich mieszkań bardziej dostępnych. Natomiast jeżeli deweloperzy postawią na zamożnych klientów, na takich, którzy poprawiają swoje warunki mieszkaniowe, no to wtedy ta oferta, a szczególnie takich mieszkań do 500, 600, 700 tysięcy, no będzie się po prostu kurczyła. No dobra, to wrzucamy bombę na sam koniec. Jest pan gotów, panie Marku? Jestem. A gdyby na przykład ustawowo ustalić marżowość i deweloperów, no bo mówi się bardzo często o tym, że jest dzika deweloperka, nie tylko w kontekście takim, że sprzedaje się studia, apartamenty 15-metrowe czy 8-metrowe, ale także w kwestii cen dyktowanych przez samych deweloperów. Czy pana zdaniem takie rozwiązanie miałoby sens? Mogę sobie to wyobrazić. Tym bardziej, że ta wysokość marży, ta mityczna wysokie marże, one często wynikają z faktu, że deweloperzy budują na gruntach kupionych ileś lat temu, które były jeszcze stosunkowo tanie. Dzisiaj w metrze kwadratowym, w cenie metra kwadratowego, sama cena gruntu stanowi często 20-30% ceny. Więc gdyby dzisiaj deweloper budował mieszkania na gruntach kupionych teraz, to proszę mi wierzyć, ta marża nie byłaby tak wysoka jak na gruntach kupowanych na przykład 10 lat temu.